rozpoczęła się globalna inicjatywa. Doniesienia o spotkaniach z UFO ukrywane przez dziesięciolecia wreszcie zostały ujawnione. W tym programie poznacie prawdę na temat tajnych dokumentów. Dowiecie się, co władze starają się ukryć. Oto tajemnice UFO. Czy to największa tajemnica na Ziemi? 2 kwietnia 2005 roku zmarł Jan Paweł II. Jego pontyfikat był drugim na liście najdłuższych w historii. Niektórzy wymieniali go wśród najbardziej wpływowych liderów XX wieku. 8 kwietnia, 3 minuty po 6 rano, na kilka godzin przed pogrzebem papieża kamera przemysłowa zarejestrowała niezidentyfikowany obiekt latający, skierowany w stronę Bazyliki Świętego Piotra. Czy to dowód na kontakty Watykanu z obcymi? Kontakty, które według niektórych trwają już od powstania Kościoła. Możliwe, że statek przybył, aby oddać hołd papieżowi i wiernym. Jedną z największych tajemnic Kościoła są jego powiązania z istotami pozaziemskimi. Toruń, rok 1543. Mikołaj Kopernik dowodzi, że Ziemia krąży wokół Słońca. 5 lat później w Neapolu na świat przychodzi Giordano Bruno. Bruno rozwinął teorię Kopernika, sugerując, że to nauka determinuje rozwój życia na innych planetach. Twierdził, że nie jesteśmy jedynymi ludźmi we wszechświecie. Kościołowi się to nie podobało. W 1600 Bruno został skazany na spalenie na stosie za herezję. Był pierwszą osobą skazaną na śmierć przez Kościół katolicki za wysuwanie twierdzeń o życiu pozaziemskim. Czy jego ofiara miała ukryć tajemnicę, którą Kościół przechowywał przez ponad 15 wieków? Według Kościoła jesteśmy dziećmi Bożymi. Od nas wszystko się zaczyna i na nas się kończy. Wszechświat jest jednak ogromny. Wiara w kontakty Kościoła z obcymi jest niemal tak stara jak chrześcijaństwo. Dziwne statki powietrzne zaczęły się pojawiać w sztuce sakralnej już w XV wieku. Artyści umieszczali symbole na niebie. Wiele z nich przypominało latające spotki. Na obrazie Madonny z Dzieciątkiem i małym świętym Janem, święty Jan wskazuje niebo, na którym jest statek. And he sees a craft that is clearly visible in the painting. W średniowieczu i renesansie ludzie malowali latające spotki, ponieważ widzieli je na niebie. Na cudzie Matki Boskiej Śnieżnej widnieje Jezus wraz z Marią oraz flota latających spotków pod nimi. Chrzest Pański namalowany w 1710 roku przedstawia UFO, oświetlające Jezusa promieniami światła. Ukrzyżowanie przedstawia dwa obiekty przypominające statki. Czy te obrazy są dowodem na powiązania Kościoła z istotami pozaziemskimi? Wybaczcie, ale to nie wygląda jak skrzydło anioła lub Bóg. Nie wiemy, co to tak naprawdę jest. Dziwne obiekty na sztuce sakralnej pasują do współczesnych opisów UFO. Czy artyści malowali to, co widzieli, lub znali opis z opowieści? Skoro latające spotki widnieją na obrazach, dlaczego Kościół temu zaprzecza? Czy Watykan ukrywa prawdę o obcych? Możliwe, że wiele cudów znanych tradycji religijnej ma pozaziemską przyczynę. Dossier numer 1.
Objawienie fatimskie. 13 października 1917 roku w Fatimie w Portugalii doszło do incydentu z udziałem ponad 70 tysięcy ludzi. Według relacji świadków deszcz ustał, chmury się rozstąpiły, a ku ziemi zniżył się statek w kształcie spotka. Troje dzieci podeszło do obiektu i zobaczyło piękną kobietę. Statek był jasnym, kulistym pojazdem, z którego sypały się płatki róż, znikające przy kontakcie z ziemią. Kobieta przekazała dzieciom tajemniczą wiadomość. Z czasem przypisano cud Matce Bożej, ale całkiem możliwe, że to było coś innego. Kobieta przekazała dzieciom przepowiednie na temat przyszłości. Wiadomość została zinterpretowana jako zapowiedź nadciągającej apokalipsy. Mówiła o ognistych mieczach oraz demonach, nieznanych, przerażających istotach. Czy Watykan dysponuje dodatkową wiedzą na temat przepowiedni, czy chodzi o inwazję z kosmosu? Wiele faktów na temat objawienia nie było znanych aż do roku 2000. Nawet dziś niektórzy twierdzą, że nie wszystko zostało ujawnione. Jeśli było to ostrzeżenie z innego świata, czy powinniśmy je poznać? Wizje, światła na niebie, doniesienia o spotkaniach z UFO pojawiają się na całym świecie. Eksperci sądzą, że Watykan je bada. W 2011 roku w Wybrzeżu Kości Słoniowej grupa ludzi widziała światło na niebie. Nie było to zwykłe światło. Miało kształt diamentu. Było bardzo jaskrawe i wyraziste. Ta wizja zmieniła życie świadków. Ostatnio odnotowuje się coraz więcej podobnych incydentów. Peru, Brazylia, Rosja, Chiny. Masowe kontakty z UFO. Na świecie żyje ponad 1,2 miliarda katolików. To globalna sieć świadków. Być może dlatego dyrektor Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego przyznał, że istnienie życia pozaziemskiego jest możliwe. Dosje numer 2. Ambasadorzy obcych cywilizacji w Watykanie. Tuż pod Rzymem znajduje się Castel Gandolfo, letnia rezydencja papieży. Od 1933 roku dwie kopuły na dachu mieszczą teleskopy służące badaniu gwiazd. Obserwatorium Watykańskie interesuje się życiem pozaziemskim. Dyrektor Funes potwierdził możliwość jego istnienia. W tak wielkim wszechświecie, w którym są setki miliardów galaktyk, a w nich setki miliardów gwiazd, które zapewne mają swoje układy planetarne, rozwój życia podobnego do ziemskiego jest możliwy. Wiemy, że te plotki są prawdziwe. Sam Watykan przyznaje, że jeśli obcy istnieją, są częścią dzieła stworzenia. Najbardziej znany dowód pojawił się w listopadzie 2009 roku, gdy Papieska Akademia Nauk zorganizowała konferencję z udziałem 30 naukowców i przywódców religijnych. Tematem było życie na innych planetach, jego prawdopodobieństwo i następstwa. Kościół sam przez to mówi. E.T.? Czemu nie? Być może prawdziwy pogląd Watykanu na istnienie obcych tkwi w tajnych archiwach? To tysiące tomów przechowywanych od ponad 1000 lat. To większy zbiór niż archiwa państwowe USA.
Eksperci twierdzą, że prawda jest głęboko ukryta przed ciekawskimi. Tajne archiwum Watykanu to 85 kilometrów regałów i ponad 32 tysiące zbiorów. Co tam może być? 1977 rok. Prezydent Carter był jedynym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który przyznawał się do spotkania z UFO. Zamierzał ujawnić wiedzę rządu na temat istnienia obcych. Poprosił Bibliotekę Kongresu, aby skontaktowała się ze wszystkimi źródłami informacji o UFO. Watykan odmówił udostępnienia swoich źródeł. I to dwukrotnie. Tajemnice Watykanu nie mogą być skrywane wiecznie. Niektórzy sądzą, że Watykan ukrywa samych obcych przed publicznymi oczami. Dosie numer 3. Czaszki obcych. W 1998 roku pod Bibliotekę Watykańską prowadzono wykopaliska. Jeden z pracowników natrafił na czaszkę. Miała znacznie wydłużony kształt. Duże oczodoły, mały nos i usta. Puszka mózgowa w kształcie kopuły. Podobieństwo do szarych obcych jest ewidentne. Jaką historię skrywają te czaszki? Po odkryciu czaszek Jan Paweł II zamknął dostęp do wykopalisk. Co ukrywa Watykan? Jak te czaszki znalazły się w jego tajnym archiwum? Kościół katolicki przez 1500 lat mógł pozyskiwać zwłoki obcych do badań. Sam Watykan znajduje się na miejscu z bardzo bogatą historią. Watykan wyrósł na ruinach starożytnego Rzymu. Pod nim znajduje się rozległa nekropolia. Możliwe, że są tam szczątki starsze niż 2000 lat. Pewna zakonnica powiedziała, nie bez powodu dobrzy ojcowie pochowali tu te szczątki, by popadły w zapomnienie. Czy Watykan posiada tajemną wiedzę na temat obcych na Ziemi? Czy ta wiedza kiedykolwiek zostanie ujawniona? Bez wątpienia Kościół szykuje się na uznanie istot pozaziemskich za dzieci Boga. Gdyby Watykan uznał obcych za dzieci Boże, miałoby to poważne polityczne i etyczne reperkusje. Musimy być gotowi zmierzyć się z tą kwestią. Rządy chcą najpierw opracować strategię. Pewne wydarzenie może ujawnić prawdę wcześniej niż się spodziewamy. Być może już niedługo znajdziemy ślady życia na Marsie. Wtedy papież będzie musiał uznać te organizmy za część dzieła stworzenia. Czy Kościół szykuje się w ten sposób do nawracania obcych? Kościół rozumie, że zapewne nie jesteśmy jedynymi inteligentnymi istotami we wszechświecie. Katolicyzm jako pierwszy chce otworzyć się na nowych wiernych. Jeśli ta teoria się sprawdzi, w przyszłości Watykan będzie przewodził nie tylko ziemskim, ale także pozaziemskim chrześcijanom. Od 1968 roku program Apollo wysłał na Księżyc 9 osób. Astronauci to jedyni przedstawiciele ludzkości, którzy postawili stopę
obcym świecie. Myślę o Księżycu w dwojaki sposób. Jak zwykły człowiek, który codziennie ogląda go na niebie. I jak ktoś, kto fizycznie tam był. Teoretycy od dawna wierzą, że agencja NASA weszła w kontakt z obcymi. Historia podboju Księżyca nie zaczęła się od startu, lecz od katastrofy. 8 lipca 1947 roku. Roswell w Nowym Meksyku. Doniesienia o katastrofie UFO zelektryzowały Amerykę. Lotnictwo odpowiedziało natychmiast. Niektórzy sądzą, że to odkrycie zmieniło świat na zawsze. Wtedy pozyskaliśmy technologię, zwłoki oraz żywego przedstawiciela innej rasy. Pytanie, co zrobić z takim znaleziskiem? W czasie zimnej wojny Stany Zjednoczone i Związek Radziecki rywalizowały na wielu frontach. Nie była to wojna na kule, ale na technologię. Każda technologia pochodzenia pozaziemskiego byłaby bardzo ważna dla amerykańskiego wojska. Następne dziesięciolecie było okresem przełomowych odkryć. Bomba wodorowa, energia słoneczna, procesor, lasery oraz koronne amerykańskie osiągnięcie, prom kosmiczny. Czas na odważne kroki. Nasz kraj powinien poświęcić się temu, aby wysłać człowieka na Księżyc i sprowadzić go bezpiecznie na Ziemię, jeszcze w tym dziesięcioleciu. Kennedy uczynił z podboju kosmosu narodowy cel, aby przegonić Rosjan, ale nie tylko. Technologiczne przełomy, które dokonały się po drodze, przerastały wszelkie cele polityczne. W 1964 roku Ranger 7 został pierwszym statkiem kosmicznym, który sfotografował powierzchnię Księżyca. Sonda wysłała na Ziemię 4308 zdjęć świata, którego nigdy nie widzieliśmy z bliska. Niektórych zdjęć nie ujawniono. Możliwe, że niektóre ukazywały budowle na Księżycu. Gdyby ludzie je zobaczyli, wiedzieliby, że znajdują się tam bazy obcych. Im bliżej było do wyprawy na Księżyc, tym częściej dochodziło do dziwnych zdarzeń. Czerwiec 65 roku. Zapis komunikatów astronauty Jamesa McDivitta ze statku Gemini może zawierać ślad pierwszego kontaktu z UFO w kosmosie. McDivitt mówi, widziałem coś jeszcze. Kiedy chciałem zrobić zdjęcie, słońce zasłoniło mi widok i straciłem to z oczu. Miało długie ramiona. Widziałem to tylko przez minutę. Astronauci widzieli dziwne zjawiska tak często, że nawet nadali im nazwy jak ogień, upiór, święty Mikołaj. W ten sposób opisywali obce statki. 24 grudnia 1968 roku Apollo 8 jako pierwszy wykonał udane wejście na orbitę Księżyca. Tu Apollo 8. Słyszymy głośno i wyraźnie. Widzieliśmy świętego Mikołaja. Przyjąłem. Kto jak kto, ale wy widzicie najlepiej. Można to uznać za żart z okazji zbliżających się świąt, ale była to jedna z nazw nadanych UFO. Gdyby na Księżycu była obca technologia, rząd robiłby wszystko, aby wylądować tam przed Sowietami i ją pozyskać. Jeśli to prawda, los USA i rodzaju ludzkiego mógł zależeć od Neila Armstronga, Buzza Aldrina i Michaela Collinsa, załogi Apollo 11. Dosie numer 4. Lądowanie po ciemnej stronie Księżyca. 16 lipca 1969 roku. Apollo 11 wystartował. Cały świat patrzył.
Członkowie załogi mieli być pierwszymi ludźmi na Księżycu i pierwszymi, którzy nawiążą kontakt z istotami pozaziemskimi. Ta perspektywa ich przerażała. Powierzchnia Księżyca jest bardzo niegościnna. To miejsce budzi niepokój. Czy rozmowy między załogą i Centrum Kontroli Misji mają drugie dno? Orzeł wylądował. Przyjąłem. Niektórzy teoretycy sądzą, że najważniejszy moment nastąpił, gdy łączność została przerwana na 2 minuty. Brakuje 2 minut zapisu. Jakie słowa mogły wtedy paść? Znany jest nieoficjalny zapis komunikatów, w których Armstrong i Aldrin przyznają, że widzą UFO. To nie iluzja. Nikt w to nie uwierzy. Powtórz. Są tu inne statki. Stają po drugiej stronie krateru. Obserwują nas. Te słowa zostały przechwycone przez amatorskie radio i nieoficjalnie rozpowszechnione. Wielu pracowników NASA potwierdza, że Armstrong to powiedział. Centrum Kontroli Misji kontaktuje się z astronautami 2 kanałami, publicznym i tajnym, który zapewnia bezpieczną łączność. And communicate securely between the astronauts and Capcom. NASA nigdy nie potwierdziła prawdziwości zapisu. Aldrin przyznaje, że załoga widziała nieznany obiekt na powierzchni Księżyca. Czy więc Armstrong i Aldrin byli pierwszymi ambasadorami ludzkości w kosmosie? NASA zapewne od razu zakładała, że dojdzie do kontaktu z inną cywilizacją. Aldrin i Armstrong zatknęli na Księżycu amerykańską flagę i tabliczkę upamiętniającą misję. Podobno zostawili tam też 2 przedmioty, zawierające wiadomość. Złotą gałązkę oliwną i silikonowy krążek z zapisem wyrazów dobrej woli od liderów 73 państw świata. Nazwiskami najważniejszych członków Kongresu i NASA. Dlaczego NASA przygotowała te przedmioty? Logiczny wniosek jest taki. Wiedzieli, że obcy istnieją i chcieli wysłać im pokojową wiadomość. Czy załoga Apollo 11 nawiązała kontakt z obcą rasą? Czy wydarzyło się coś, co powstrzymało kolejne wyprawy? Uważam, że na Księżycu znajdują się bazy obcych. Wielu pracowników NASA przyznaje, że obcy powiedzieli, to nasz teren. Nie wracajcie tu. Dosie numer 5. Tajemnica NASA. Misja STS-73 rozpoczęła się 21 października 1995 roku. Astronautka Kathryn Coleman pracowała w module laboratoryjnym, gdy nadała komunikat. Mamy niezidentyfikowany obiekt latający. Powiedziała to zupełnie spokojnie. Dlaczego? To proste. Astronauci przywykli do spotkań z UFO. Nagranie zostało zbadane przez Kongres. Przedstawiciele NASA utrzymywali, że była to jedynie nic nieznacząca uwaga. Powiedzieli także, że Kathryn nie mogła nic widzieć, bo moduł laboratoryjny nie ma okien. Jednak ten schemat ze strony internetowej NASA temu przeczy. Kathryn Coleman powiedziała, mamy niezidentyfikowany obiekt latający. Szukacie potwierdzenia?
if you're looking for confirmation, oto ono. Sądzę, że ostatnie dziesięciolecia świadczą o ukrywaniu przez NASA pewnych informacji, ale nie wiemy jakich. To pozornie zwyczajne zdjęcie krateru Tycho z 10 czerwca 2011 roku. Wystarczy rozjaśnić kolory, by odkryć manipulację. Jedno miejsce jest wyraźnie zaczernione. NASA wycięła z fotografii coś, czego nie chciała pokazywać ludziom. Ta manipulacja może świadczyć o tym, co eksperci podejrzewają od dawna. Możliwe, że na Księżycu znajdują się budowle i statki obcych. Zaciemniona część ma wielkość boiska piłkarskiego. To może być jakaś baza lub coś, czego NASA nie chce ujawniać. Nasi astronauci mówili o bazach. Możliwe, że prawdziwe zdjęcia Księżyca nigdy nie były ujawnione. Apollo 16. 21 kwietnia 1972 roku. Na tym zdjęciu John Young oddaje honory amerykańskiej fladze obok księżycowego łazika. Wystarczy rozjaśnić zdjęcie, aby naszym oczom ukazało się coś jeszcze. Astronauta salutuje, a nad nim jest świetlisty obłok. Czy to UFO? Czy to dowód na obecność obcych? Po prawej stronie fotografii widać ślady nacięć. Najwyraźniej ktoś próbował zeskrobać coś ze zdjęcia i usunąć dowody obecności istot pozaziemskich na Księżycu. Doktor Farouk Elbaz przez 6 lat kierował przygotowaniem astronautów programu Apollo. Był świadkiem niezwykłych zdarzeń w Centrum Kontroli Misji. Jednym z najciekawszych przypadków było coś, czego do dziś nie zidentyfikowaliśmy. Chodzi o rozbłyski, które zauważył Ken Mattingly podczas misji Apollo 16. Jednym z celów misji było sprawdzanie, jak wiele zdołamy zobaczyć na zdjęciach nieoświetlonej części Księżyca. Gdy Ken Mattingly robił zdjęcia, powiedział: widziałem błysk. Elbaz mówi o błyskach na powierzchni Księżyca. Ktoś na jego stanowisku wie więcej niż ktokolwiek. Musimy potraktować to poważnie. Jednak źródłem najbardziej spektakularnych doniesień nie są pracownicy NASA. Pewien haker utrzymuje, że włamał się do bazy NASA i odkrył coś szokującego. Gary McKinnon ponoć odkrył jedną z największych manipulacji NASA. Listę wojskowych, których łączy niesamowita historia. McKinnon twierdził, że odkrył listę tzw. pozaziemskich oficerów. Czy to możliwe, że obcy pracują dla NASA? Ta lista sugeruje, że NASA nie tylko wie o ich istnieniu, ale także z nimi współpracuje. Jeśli NASA ukrywa obecność obcych na Księżycu, tylko ci, którzy widzieli tajne dokumenty, znają prawdę. Gdy następnym razem spojrzycie na Księżyc, zapytajcie siebie, czy może ktoś obserwuje również i was. Lipiec 2012 roku. Mieszkańcy południowej Brazylii i północnej Argentyny
widzieli koliste, niezidentyfikowane obiekty latające. Widziano je nad oceanem w dzień i w nocy. Najciekawsze jest to, że obiekty prawie się nie poruszały. 3 tygodnie później, 1,5 kilometra dalej, Brazylijczycy byli świadkami upiornej sceny. Na plaży leżało ponad 500 martwych pingwinów. W historii Ziemi dochodziło do masowego wymierania zwierząt, ale w tym przypadku ma to bardzo bliski związek ze spotkaniem UFO. Nie wyglądało na to, że poniosły śmierć z głodu lub urazu. Pytanie brzmi, czy oba zdarzenia coś łączy? Co roku dochodzi do zagadkowych przypadków śmierci całych stad zwierząt. Czy ma to coś wspólnego z wizytami obcych? Dzieje się tak z ptakami w Stanach Zjednoczonych. Stało się tak też w Brazylii i Argentynie. Niektórzy sądzą, że obcy zsyłają na nasz świat choroby. Czy mogą one mieć wpływ na ludzi? Zarazy z czasów średniowiecza następowały w dziwnych okolicznościach. Czy były to wirusy pochodzenia ziemskiego, czy może eksperymenty lub próby zaszczepienia nam obcego DNA? Czy pierwsza zaraza zesłana przez obcych mogła mieć miejsce już w średniowieczu? W 1348 roku Anglia i Francja były pochłonięte wojną stuletnią. Nagła epidemia zaczęła dziesiątkować ludność Europy. Nadeszła czarna śmierć. To była jedna z największych epidemii w historii ludzkości. Ocenia się, że w tym czasie zmarło ponad 100 milionów ludzi. Śmierć następowała od 2 do 7 dni po zarażeniu. Ofiary umierały w męczarniach. Tuż przed śmiercią wielu widziało brązowe statki na niebie, połyskujące złote tarcze i mgłę, spowijającą otoczenie. Trzeba zadać sobie pytanie, czy była to zbiorowa halucynacja, czy może UFO? Wielu ludzi w tym czasie widziało komety nad Europą i innymi rejonami dotkniętymi zarazą. Czy to możliwe, że pałeczka dżumy przybyła na Ziemię wraz z kometą? Przed nadejściem czarnej śmierci widywano postaci w czarnych kapturach z kosami w ręku, które wcale nie pracowały w polu. Ten obraz może być pierwowzorem kostuchy. Wielu sądzi też, że ci ludzie byli średniowiecznymi facetami w czerni. Czarna śmierć to mroczna karta naszej historii. Ale niektórzy uważają, że zaraza ma o wiele bardziej ponurą przyczynę. Czy obca rasa mogła sprowadzić na nas nieszczęście? Jeśli tak, obcy popełniliby ludobójstwo. Może bakterie zostały wyhodowane tak, aby szybko zmniejszyć liczbę ludzi? Czy inteligentna rasa przybyłaby na Ziemię tylko po to, by uśmiercić jej mieszkańców? Czy może odpowiedź na tę zagadkę kryje się w naszej własnej historii? W 1763 roku żołnierze z Fortu Pitt podarowali buntującym się Indianom 100 skoców zarażonych ospą. Na skutek tego wymarła niemal cała populacja rdzennych Amerykanów. Najłatwiejszą metodą eksterminacji jest zarażenie wroga chorobą, której nie umie wyleczyć. Zaraza rozpoczęta od koca. W jakiej formie obcy mogliby zsyłać epidemię? Poprzez skażoną żywność? Zatrute powietrze? A może przez pogodę?
Dosję numer 6. Deszcz nie z tego świata. Kerala w Indiach. Czerwiec 2001 roku. Po wyjątkowo suchej porze monsunowej nadszedł kataklizm. Ziemię i mieszkańców zalała ulewa. W kolorze krwi. Nikt z mieszkańców nigdy nie widział czerwonego deszczu. Byli przerażeni. Nie wiedzieli, co się dzieje. Naukowcy dokonali niezwykłego odkrycia. Szukali przyczyny czerwonej barwy opadów. Odkryli organiczny osad, bakteryjną formę życia zawartą w wodzie. Naukowcy odkryli też jej niezwykłe pochodzenie. Uznali, że czerwone drobiny mogły przelecieć na Ziemię w meteorycie. A więc to materiał organiczny pochodzący z innego świata. Czerwony deszcz nie wywołał zarazy, ale ta sytuacja pokazuje, jak obce mikroorganizmy mogą dostać się na Ziemię. To niepokojące. Satelity fotografowały już UFO wokół Marsa i Saturna. Czy obcy bombardują nas meteorytami z zabójczą zawartością? I co dzieje się, kiedy te spadają na Ziemię? Wioska Carancas w południowym Peru. Wielka kula ognia spada z nieba. Przerażeni mieszkańcy odkryli krater o średnicy 30 metrów i głębokości 7, w którym bulgotała dziwna ciecz. Ludzie szybko zaczęli skarżyć się na dziwne dolegliwości. Przy kolizji w powietrze wzbiła się chmura gazu, który rozprzestrzenił się bardzo szybko. Niedługo po tym mieszkańcy zaczęli chorować. Choroba wystąpiła u 600 osób. Plotki o wirusie z kosmosu siały panikę. Badacze nie byli w stanie wskazać przyczyny objawów. Upadek meteorytu na pewno ma związek z tą chorobą. Dzień wcześniej nikt nie był chory. Coś, co wywołało objawy, przybyło w meteorycie. Czy kosmiczne pociski to broń biologiczna? Jeśli tak, czy obcy chcą wypowiedzieć nam wojnę? W walce cywilizacji bronią nie powinny być karabiny. Najlepszą metodą jest choroba, bo można wygrać wojnę, nie ponosząc żadnych ofiar. Jak dotąd ludzie pokonywali wszelkie zarazy, jakie na nich spadły. Ale co, jeśli nie oprzemy się następnej epidemii? H1N1, SARS, polio i AIDS mają dziwne pochodzenie. Potrafią zdominować całą populację. Czy choroba, która przyniesie kres ludzkości, nie zaczęła już zbierać swojego żniwa? Dosję numer 7. Choroba Morgellonów. W 2002 roku syn pewnej kobiety skarżył się, że czuje mrowienie w ustach. Jamę ustną miał pokrytą wrzodami.
Matka mówiła o czerwonych, niebieskich i czarno-białych włóknach wewnątrz wrzodów. Lekarze nie stwierdzili objawów żadnej znanej choroby. Choroba Morgellonów nie jest uznawana za prawdziwe schorzenie. Jednak objawy i chorzy istnieją. Nowa dolegliwość została nazwana chorobą Morgellonów. U chorych występują włókna wystające ze skóry, powodujące przeszywający ból. Włókna mają różne kolory. Badane pod mikroskopem sprawiają wrażenie specjalnie zaprojektowanych. Chorzy skarżą się na mrowienie. Zupełnie jakby robaki pełzały im pod skórą. W ciągu 8 lat zanotowano około 12 tysięcy przypadków. Czy choroba Morgellonów pochodzi od obcej rasy? Wyobraźcie sobie, że czujecie, jak coś pełza wam pod skórą. Chorzy czują, że to coś obcego. Choroba jak na razie nikogo nie uśmierciła. Czy zaraza zesłana z innego świata mogłaby być potencjalnie śmiertelna? Nie wiemy, skąd biorą się nieznane choroby. Do unicestwienia ludzkości wystarczy epidemia, która będzie postępować szybciej, niż bylibyśmy w stanie ją zwalczyć. Naukowcy twierdzą, że patogeny mogą dotrzeć z miasta do miasta w ciągu tygodnia. W ten sposób zaraza może szybko ogarnąć całą Ziemię. Powodów kosmicznej epidemii może być kilka. Do zarażenia może dojść przez kontakt fizyczny. Czy patogeny zostały przekazane ludziom podczas porwań? Obcy przybywający na naszą planetę zapewne będą mieli anatomię podobną do naszej. Bakterie i wirusy będą wpływały na nich tak samo. Obcy bez problemu mógłby zarazić człowieka pozaziemskim czynnikiem chorobotwórczym. Niektóre epidemie były efektem błędu człowieka. Choroba szalonych krów oraz borelioza, rzekomo pochodząca z wyspy Plam. Czy wirusy mogły wydostać się z laboratoriów obcych przez przypadek? Obcy mogą przenikać do społeczeństwa i zarażać ludzi nieznanymi chorobami. Wtedy mogłoby dojść do pandemii. Niektórzy sądzą, że epidemie to tylko część bardziej złożonego planu, którego celem są doświadczenia na ludziach. Być może obcy chcą skrzyżować się z człowiekiem, by skolonizować Ziemię. Czy obcy szukają jednostek odpornych na ich choroby, aby stworzyć doskonalszą rasę? Dlatego tak wielu porwanych skarży się na różne choroby. Jeśli to prawda, być może w przyszłości staniemy się intergalaktycznym gatunkiem. Jeśli przetrwamy. Miejmy nadzieję, że następna epidemia nie będzie ostatnią. Oto tajemnice UFO. Tekst Andrzej Pieszak. Czytał Rafał Flejter.